kto nam powinien dawać przede wszystkim dobry przykład? Ano ci, którzy nami rządzą, prawda? No to mamy Lato, wydanie faktu z 20 lipca 2021 roku. Państwo, tak zwana pierwsza para, doktor nauk prawnych Andrzej Duda i jego małżonka Agata Kornhauser-Duda. Pierwsza para, zrelaksowani i opaleni Andrzej Duda z małżonką Agatą, korzystają z uroków Morza Bałtyckiego, a w weekend udali się na mszę do miejscowego kościoła. No to oczywiście jedno z boziowatych, tak trzeba prezentować. Polska zamieszkała generalnie przez chrześcijan w ponad 90%, zatem cały czas trzeba akcentować tą ich przynależność do kościoła katolickiego, bo to im zapewnia pozytywny odbiór wśród tych 90%. No i co, proszę Państwa, są w kościele, czy między nimi jest 1,5 metra, co więcej, bo tam palicho między nimi, ale czy pomiędzy nimi a tymi dzieciaczkami jest 1,5 metra? No nie. A mają maski na pyszczychach? Roześmiana? No myślę, że to nie jest zdjęcie z kościoła akurat, no bo chyba w kościele tak się nikt nie zachowuje, jak Agata z domu Kornhauser po mężu Duda. Ten oczywiście nie dość, że w kościele, czy też pod kościołem, to jeszcze ręka na głowie dziecka, no bo nasze władze kochają nasze dzieci. Mógłbym, zresztą wielokrotnie w moich programach na PPP opowiadałem, jak bardzo w najgłębszych zakamarkach ciała ten pan doktor nauk prawnych ma nasze dzieci, jak bardzo na przykład bronił zwyrodnialca Andrzeja Zolla. Nie w tym jest rzecz. Ponieważ teraz nam mówią Polaki, to przez was trzeba będzie wprowadzić rygory, trzeba będzie wprowadzić obostrzenia, bo się nie stosujecie, no to mamy doskonale udokumentowany nakład 235 tysięcy. Jak to zobaczyłem w jednym z poprzednich materiałów, podałem szerzej przyczyny mojego działania, mojego zachowania. Tym oto pismem z 18 sierpnia 2021 roku skierowanym do podinspektora Andrzeja Kułagi, komisariat policji 4 w Krakowie, to już jest w tej chwili młodszy inspektor, wniosek o zrealizowanie w interesie społecznym mieszczących się w ramach uprawnień adresata niniejszego pisma działań na rzecz zapewnienia przestrzegania przepisów obowiązującego w Polsce reżimu sanitarnego z powodu COVID-19 przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i tak zwaną pierwszą damę Agatę Kornhauser-Dudę. Przedstawiłem uzasadnienie. Napisałem, że jego, czyli adresata mojego pisma, działanie według mojej prośby będzie miało walory zapobiegawczy i edukacyjny. Wyjaśniłem dlaczego zapobiegawczy, wyjaśniłem dlaczego edukacyjny. Otrzymałem, proszę Państwa, pismo, to oto, komisariat policji 4 w Krakowie z 26 sierpnia. Zastępca pana Kułagi, nadkomisarz Leszek Zagórski, informuje mnie w odpowiedzi na pana pismo z 18 dotyczące nieprzestrzegania nakazów sanitarnych związanych, ale już kto nie przestrzegał, to nie jest napisane, no bo lepiej się nie narażać. Informuję, że materiały zostały przesłane do komisariatu policji w Juracie zgodnie z właściwością miejscową. Okej, świetne zachowanie, zgodne z prawem. No ale oto, proszę Państwa, otrzymałem, skierowałem pismo do komendanta tamtego komisariatu, pana aspiranta sztabowego Marka Grabowskiego, jakie też on zrealizował działania. I mam pismo z 13 października 2021 roku, komisariat policji w Juracie, pan Zbigniew Gęguś, odpowiedzi na pana pismo z dnia 22 września dotyczące nieprzestrzegania nakazów sanitarnych związanych z epidemią COVID-19. Też nie jest napisane, nie napisał pan aspirant sztabowy Marek Grabowski, kto nie przestrzegał, jak Państwo widzicie. Informuję, że materiały sprawy zostały odesłane do Komisariatu Policji 4 w Krakowie, Wydział Prewencji, z uwagi na brak możliwości ustalenia właściwości miejscowej i rzeczowej popełnionego wykroczenia. Noż przecież ja im przesłałem kserokopię zdjęcia, gdzie było napisane, że to jest Jurata. No tak to działa. Podwładny ministra w rządzie Mateusza Morawieckiego, Mariusza Kamińskiego, beneficjenta wybiórczej łaskawości Andrzeja Dudy. Pamiętacie Państwo, jak to go ułaskawił za prowokację jego, znaczy Kamińskiego i jego podwładnych, za prowokację, którą ten zorganizował, wymierzoną w już świętej pamięci Andrzeja Lepera. Z przyczyn zatem, proszę Państwa, które przedstawiłem, no myślę, nie mogących budzić najmniejszych wątpliwości co do tego, że pierwsza para, pan prezydent i pierwsza dama, naruszyli przepisy, które nas wszystkich obowiązują. Polska nie jest państwem faszystowskim, a to tylko w faszyzmie, o ile wiem, to jest ten ustrój, w którym państwu wszystko wolno, znaczy państwu, to znaczy jego funkcjonariuszom. Skierowałem to pismo z 27 października 2021 roku do Adama Niedzielskiego, który nam teraz grozi 1000 złotowymi mandatami.
Wniosek o podjęcie mieszczący się w ramach prerogatyw ministra zdrowia Rzeczypospolitej Polskiej działań na rzecz ukarania prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, doktora nauk prawnych Andrzeja Dudy, jego małżonkę, pierwszą damę Agatę, za nieprzestrzeganie przepisu obowiązującego w Polsce reżimu sanitarnego z powodu choroby COVID-19 wywoływanej przez wirusa SARS-CoV-2. A ponieważ podwładni ministra spraw wewnętrznych i administracji mają problemy z ustaleniem właściwości miejscowej, mimo że mają zdjęcie, to podpowiedziałem. Jako działania mające na celu ustalenie właściwości miejscowej i rzeczowej organu ścigania właściwego do rozpoznania sprawy, jak w punkcie 1, proponuję przeprowadzenie dowodu zeznań redaktor Naczelnej Gazety Codziennej Fakt Katarzyny Kozłowskiej, której podwładny czy też podwładna zrobiło zdjęcie opublikowane w wydaniu faktu, i przeprowadzenie dowodu zeznań autora, czyli fotografa, który był autorem tego fotoreportażu, który Państwu przedstawiłem. No i przypomniałem Niedzielskiemu, co mówił, cytat. Czekamy zatem w takim razie, proszę Państwa, na zadziałanie ministra od zdrowia Polaków Adama Niedzielskiego. Myślę, że będzie również srogi, surowy, zresztą całkiem słusznie, wobec pierwszej pary, jak grozi nam.